Drodzy, Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Cóż za entuzjazm. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. O, już trochę lepiej, ale jeszcze potwierdźcie w domu, jak wrócicie do swoich bliskich. Trochę to brzmi jak w tym psalmie, który śpiewaliśmy w tym dniu wspaniałym. Wszyscy się weselmy. O, jaki mamy wspaniały dzień. Tak, tak. Przez te maseczki nie było widać, ale tak entuzjazmu. Dzisiaj, moi drodzy, jest zmartwychwstanie Pańskie. Chrystus objawia się jako ten, który zwycięża wszystkie okoliczności. Zobaczcie, nawet te najczarniejsze, nawet tą okoliczność najmroczniejszą, którą jest śmierć, Chrystus zwyciężył. I to jest właśnie dla nas powód do radości. Może być tak, że są w naszym życiu jakieś okoliczności nieprzewidziane, czy jakieś okoliczności, które sprawiają, że może się wydawać, że nie mam powodu do radości. Bo może coś mi się wydarzyło wczoraj, może ktoś zachorował niedawno, może ja sam choruję, może coś mnie boli, może czegoś mi brakuje, ale dzisiaj Chrystus pokazuje, że w tych wszystkich okolicznościach On się objawia jako zwycięzca, jako ten, który ma władzę nad okolicznościami. I skoro miał władzę zwyciężyć tą najmroczniejszą okoliczność, jaką jest śmierć, to czemu nie miałby nie zwyciężyć tych okoliczności, które są w Twoim życiu? Radość chrześcijańska, moi drodzy, to jest radość z faktu. A ten fakt bierze się stąd, że Chrystus zmartwychwstał i ten Chrystus, który zmartwychwstał, On jest ze mną. Zawsze i wszędzie. My czasem właśnie skupiamy się na okolicznościach, żyjemy nimi. I albo się zbytnio zamartwiamy, albo trwamy w jakimś lęku, albo zamykamy się wszystko w smutku, albo jakiś czas jesteśmy weseli, bo coś się miłego zdarzyło, a potem znowu jakaś taka normalność. Chrześcijanin nie jest tym, kto żyje okolicznościami. Chrześcijanin żyje w okolicznościach, ale w tych okolicznościach żyje faktem. A tym faktem jest zmartwychwstanie Pana i obecność Pana, który mówi: ja jestem z Tobą. Zobacz, ja zwyciężyłem śmierć. Po to, by Ciebie ze śmierci wyprowadzić, po to, by Ciebie z mroku wyprowadzić, po to, by dać Tobie życie. Dlatego, moi drodzy, ten dzień jest taki wspaniały, bo ten dzień pokazuje, że wszystko ma sens i ten dzień pokazuje, że we wszystkim można zwyciężyć, ale nie samemu, z Chrystusem. Powie święty Paweł nie bez powodu: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, wszystko mogę. Ale w Nim, w tym, który mnie umacnia. Dlatego to dzisiejsze święto zachęca nas do tego, by całym sercem przylgnąć do zmartwychwstałego Pana i zabrać Go wszędzie tam, gdzie będziemy. By ta prawda, która nadaje sens temu świętowaniu, stała się tym, co przemienia wszystko. Co przemienia całą naszą codzienność, całe nasze okoliczności. Słyszeliśmy w tym drugim czytaniu o tym cieście. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Kwas zakwasza całe ciasto, sprawia, że ono potem rośnie. I zobaczcie, że tym kwasem, którym mamy świętomość, powie święty Paweł, nie jest złość, nie jest przewrotność, ale to jest czystość i prawda. I ta czystość i prawda właśnie wypływa z trwania przy Chrystusie, przy zmartwychwstałym. I jeśli ja ten kwas zaprowadzam do mojej codzienności, to on będzie się rozchodził wszędzie, we wszystkich moich relacjach, we wszystkich miejscach, w których jestem. Tylko trzeba tak świętować, by do tego kwasu czystości i prawdy przylgnąć, by przylgnąć do Chrystusa zmartwychwstałego, który daje życie. Moi drodzy, dzisiaj razem z apostołami udajemy się do tego pustego grobu Jezusowego. I możecie sobie podejść po mszy świętej. Zachęcam, by sobie podejść tam do grobu i zobaczyć, co tam jest. I zobaczycie, że tam nic nie ma. Tam nie ma już ciała Pańskiego. Jest tylko figura Chrystusa zmartwychwstałego, ale zobaczcie, ona jest już tak jakby nad grobem. Bo grób jest pusty. Bo Chrystus zmartwychwstał. Bo Chrystus opuścił grób. I kiedy podejdziesz sobie po mszy świętej i wpatrzysz się w ten grób, to nie po to, żeby się tam zatrzymać na wieki wieków, amen, tylko po to, żeby zobaczyć,
że to jest prawda, żeby sobie uświadomić, że to jest prawda, że On wyszedł z grobu, że On zwyciężył śmierć. Przeczytamy, że apostołowie weszli do grobu i przeczytamy, że najpierw Jan zajrzał do wnętrza grobu, zobaczył leżące płótna, zobaczył chustę, zobaczył właśnie chustę leżącą nie w miejscu głowy, ale zwiniętą oddzielnie. I przeczytamy, że potem wszedł do wnętrza grobu, ujrzał i uwierzył. Jan potrzebował też zajrzeć do grobu, by uwierzyć. Potrzebował to ujrzeć. I my nieraz też może tego potrzebujemy, by uwierzyć. Potrzebujemy zajrzeć do wnętrza grobu. I dlatego ja Cię do tego zapraszam, bo zobacz, że dopiero kiedy zajrzysz do wnętrza grobu, dopiero kiedy tam wejdziesz, to zostaniesz z tą prawdą sam. I we wnętrzu grobu, patrząc tam, dlaczego łatwiej uwierzyć? Bo tam już nie ma świateł opinii publicznej, która gdzieś mąci, która chce coś wszystko wytłumaczyć. Tam nie ma w środku żadnych mądrych psiąg, które chcą nam pomóc coś wydumać. Grób jest rzeczywistością tak radykalną i tak jednoznaczną, że znikają wszystkie pytania. Z zewnątrz pozostaje wiele możliwości. Ktoś ukradł ciało, ktoś się włamał i uciekł. Z zewnątrz można szukać właśnie rozwiązania w mądrych księgach, w bibliotekach, ale w środku tego nie ma. W środku nie ma internetu, w środku nie ma jakichś politycznych i społecznych doradców, w środku nie ma żadnych ubitych ścieżek. Tam są tylko chusty i jedna, jedyna droga, ta, którą wyszedł Chrystus. I On chce Ci tę drogę wskazać. I On chce Ci przypomnieć, że jeśli znajdziesz się w jakichś okolicznościach, które są trudne i które można by powiedzieć, że dla Ciebie są grobem, bo Cię wciągają w przygnębienie, czy wciągają Cię w grzech, to On chce Ci pokazać, że wyjście stamtąd nie jest w mądrych książkach, że wyjście stamtąd nie jest w opinii publicznej, nie jest u jakichś dziwnych doradców, że wyjście stamtąd jest tą samą, jedyną drogą, którą wyszedł On. Więc żeby On Cię mógł wyprowadzić, musisz się Go mocno chwycić i pozwolić Mu się stamtąd wytargać. I zobaczysz, i doświadczysz więcej, nie tylko zobaczysz, doświadczysz, że On jest tym, który jest większy od wszelkich okoliczności. I to będzie dla Ciebie źródłem prawdziwego szczęścia. Dlatego przylgnij do Niego, uchwyć się Go mocno i po prostu raduj się. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Już lepiej.